naprawdę trzeba środkiem ulicy jechać tutaj. We are the farmers. Cześć wszystkim. Dzisiaj jadę na usługi, ugniatanie pryzmy z kukurydzy. Próbuję wyjechać z podwórka. Trochę ciasno. Dobra. Włączamy koguta, obciążnik. Muszę delikatnie opuszczać na drogę, żeby światła były widoczne. I jedziemy. Jest pół do 11, także aż takiego dużego ruchu nie ma. Trzeba mocno zjeżdżać, żeby przepuścić. Tutaj najgorszy odcinek jest. Drzewa są po bokach. Czasami jest ciężko zjechać. No ale jest jak jest. Tak naprawdę trzeba środkiem ulicy jechać tutaj. To jest zawsze niebezpiecznie, bo tu może wyjechać. O właśnie. Lusterka mam nieustawione. Idziemy. Muszę chwilę lusterku ustawić, bo nic nie widzę. No, tak lepiej. Tutaj te bliźniaki dosyć sporo wystają, bo z bliźniakami mam trochę ponad 4 metry. Także no i zaczęliśmy, mieliśmy zaczynać o 10, ale niestety sieczkarnia wcześniej nie dała rady i jest 16. To znaczy zaczęliśmy o 16, teraz już jest w pół do 5, także no pierwsze 3 przyczepy wysypane. Siedem i pół metra szerokości pryzma. Długości, nie wiem, na oko tak 25 do 30 metrów. Kosimy 6 hektarów. Zobaczymy jak to wyjdzie. Kukurydza jest mega. Jest wyższa od naszych przyczep, także będzie plon.
też dzisiaj już jeszcze godzina, dwie i zrobi się ciemno, to chociaż będę mógł przetestować lampy, które założyłem. Znaczy lampy, te listwy tutaj z przodu. Tu z tyłu możecie zobaczyć. Kiszonka jest mokra. Tu jak wszystkie ziarna trącone. Ładnie posiekane tu gdzie nie gdzie. Liście trochę dłuższe się trafią, ale... ale może być. Dobra. Jedzie pierwszy ciągnik. Odsuniemy się. Mamy już 4 hektary za sobą. Możecie zobaczyć. Dzień! Mamy dzień. Elegancko wszystko widać. Jeszcze będę chciał na przedni obciążnik dołożyć jeszcze taką jedną lampę, jak mam tutaj z tyłu. To już w ogóle będzie wtedy bajka. Wszystko elegancko widać. Mówię, jestem gotowy. Tu zgaszę, żeby nie oślepić przyczepę. Tutaj w tym Fordzie, no we wszystkich Fordach ogólnie jest tak, że wcześniej były tu 4 lampy i mogliśmy tutaj wybierać, czy chcemy 2 lampy, żeby nam świeciły, czy 4. I dzięki temu tu mogę sobie połówkę tylko wyłączyć i włączyć. Teraz świeci tylko lewa strona. Tu mogę jeszcze prawą załączyć. Także no ja jestem zadowolony. Pokażę wam jak to zgorzy wygląda. Kamera nie ogarnia trochę. Ale mega, mega to wygląda. Dobra. Jedziemy dalej. No i masz. Wczoraj zostawiłem na stacyjce. Zobaczymy czy odpali. Chodzi. Przymrozek delikatny był. Niech trochę się rozgrzeje silnik. Będę ściągał lemierz i obciążnik i te boki jeszcze będę dogniatał. Także widzimy się zaraz. Przed? Po. Oglądamy protest. I dobra, jadę z powrotem do domu razem z Pimpkiem. Musiał już przyleść. Tutaj dosyć wąsko jest. Tu w jednym miejscu to muszę omijać drzewa. Dosyć ciasno jest z tymi bliźniakami. Wczoraj 5 godzin, także nie jest najgorzej. Tam delikatne przerwy były. No, tu właśnie te drzewa. Dobra. Nic nie jedzie. Wyjeżdżamy na drogę.
Tak to jest, kurde, pełno. Do domu. To by było na tyle. Dzięki za uwagę i do następnego.